Nasze bohaterki zaczynają przemianę, która chyba najbardziej emocjonuje wszystkie kobiety. Otóż panie wybierają się do mistrzyni fryzjerskiej kreacji Magdaleny Motyki. Przed nimi czas, który odmieni ich spojrzenie na dobór koloru i fryzurę, bo trzeba jasno powiedzieć, Magdalena jest prawdziwą wizjonerką. Metamorfoza Justyny, Marty i Sylwii to przed nami. Zanim dowiemy się, co myśli o ich włosach Magda, porozmawiamy o błędach, jakie zwykle robimy same, dbając o fryzurę. Pomówimy też o trendach, o pokazach i o codziennej pracy mistrzyni fryzjerskiej. Najczęściej popełniane błędy wśród samodzielnej koloryzacji to myślę, że po prostu źle dobierane kolory. Wypadki przy koloryzacjach bywają bardzo kiepskie, bo są efekty bardzo często źle dobranych kolorów i zielonych włosów. Myślę, że nie powinno się za bardzo odbiegać od kolorów, jakie dała nam natura. Myślę, że po prostu trzeba je bardziej eksponować, bardziej pogłębiać. Natomiast po prostu koloryzacje, które są wykonane same w domu, kobieta nie ma takiej świadomości, że jest jej w tym dobrze. Po prostu jest jej wygodnie. Ja generalnie nie do końca lubię słowo trendy, ponieważ jest to takie bardzo przejściowe. Natomiast w tym sezonie bardzo dużo mówi się o technice koloryzacji, czyli po prostu zabawa kolorem poprzez kształtowanie twarzy, nie tylko samym strzyżeniem, samą fryzurą, ale również kolorem. Jest to technika bardzo fajna, ponieważ w momentach, kiedy kobiety mają na przykład okrągłe twarze, po prostu ta technika daje możliwości eksponowania urody, a ukrycia tego, czego nie powinno być widać. Ja traktuję to jako kolejne doświadczenia, może nie do końca jako sukcesy, bo każdy udział w danych projektach czy pokazach uczy każdego fachowca nowych rzeczy, więc branie udziału w pokazach czy organizowanie nawet samemu takiego pokazu jest to fajne, przemiłe doświadczenie i przede wszystkim uwalnia się taka fajna twórczość. Organizowałam 2 lata temu w Warszawie na pokazach takiej imprezie branżowej, targowej, gdzie właściwie tworzona była kolekcja nowa. Były pokazane 3 ujęcia fryzur takich właśnie do noszenia, czyli takie właśnie dla klientek, fryzury takie bardziej konsumenckie, użytkowe. Były również fryzury, które pokazały taki jakby artyzm każdego fryzjera, który występował na tej scenie. Więc fajne jest to, że możemy pokazać prace takie właśnie dla klientek, ale i takie, które jakby uzewnętrzniają nas. Moja praca to jest praktycznie prawie moje życie, oprócz mojego męża i córki, gdzie mój mąż cały czas ze mną walczy, że mam jeszcze rodzinę, że jest to, że moja praca jest konkurencją dla naszego małżeństwa, ale wytrzymuję to. Artystką? Może nie artystką, ale lubię tworzyć różne rzeczy. Lubię pracę przede wszystkim w salonie, ale właśnie takie projekty jest to również praca, ale taka zupełnie inna, bo w takich projektach można stworzyć fryzury, których nie mogę robić w salonie. Najwyższy czas na diagnozę. Diagnozę włosów naszych bohaterek. Na fotelach już czekają Marta i Justyna. Marta źle się czuje w tym kolorze. Zmieni się również długość włosów. Chciałabym tutaj uzyskać efekt średniej długości. Długość będzie okalająca kark. Razem tutaj z Justyną ustaliłyśmy dość dużą zmianę, ponieważ chcę tutaj uzyskać efekt krótszej fryzury, bardziej dynamicznej, z wyeksponowaniem dłuższej grzywki,
ponieważ tutaj kiedyś była wycięta, krótka, ale myślę, że to nie jest dobry pomysł, więc chcemy ją tutaj wyeksponować jako długą, taką właśnie bardziej seksowną grzywkę, która będzie się przeczesywać zarówno tak uniseksji na prawo i lewą stronę. A co o wizjach Magdy Motyki myślą same zainteresowane? No właśnie głównym powodem mojego zgłoszenia do programu była chęć zmiany fryzury i koloru włosów. W ogóle świetnie się bawię, teraz mam już dobry humor, ponieważ dowiedziałam się, jak będę wyglądała po metamorfozie, po wizycie u pani Magdy Motyki. Jestem pełna naprawdę bardzo pozytywnych uczuć i emocji, dlatego że będę o wiele jaśniejsza. Ten pomysł na siebie, który prezentuję, widać, nie jest zbyt udany. Zmieni się. Już jak usiadłam na fotelu, kiedy Magda zaproponowała mi to, co będzie na moich włosach robić, to już tak, ten niepokój już minął. Z każdą minutą wiedziałam, że jestem w dobrych rękach, więc ta rozmowa była naprawdę ukierunkowana na mnie. Wszelkie uwagi, te elementy fryzury będą. Wiem już teraz, że będą dostosowane do mojej twarzy, do moich tutaj rysów, do urody. Po wizycie u pani Magdy jestem bardzo zachwycona, gdyż pierwsza fryzjerka, która na mnie spojrzała, powiedziała, jaki mam kontur, jaki wyraz twarzy i pod tym względem jest dobierana dla mnie fryzura. Włosy będą podcięte, z czego jestem bardzo zadowolona i kolor będzie też bardzo fajny. Nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do pracy. Nasze trzy bohaterki, Sylwia, Justyna i Marta oraz nasza mini metamorfoza Renata spędziły w salonie Magdy wiele godzin. Ale było warto. Efekt ich przemiany okazał się magiczny. A na sam koniec niespodzianka i zaproszenie od naszej mistrzyni. Już niebawem przywitamy Państwa w nowym miejscu, w nowym salonie, który będzie się mieścił również w centrum miasta. Chciałabym zaprosić fryzjerów, którzy chcą się rozwijać, pogłębiać swoją wiedzę, którzy szukają nowych spojrzeń na fryzjerstwo i którzy chcą pracować w naszym teamie. Serdecznie zapraszam.